To miasto jest za wielkie. Sam sobie tu nie poradzę. Kropeczko. Dziewczyna, którą znamy, Marinette Dipeng Cheng, zaginęła w Szanghaju. Jestem na miejscu. Gdy tylko odsłuchasz wiadomość, przyleć tutaj. Nadszedł już czas. Panie, proszę, przemyśl to! Uwolnisz moc, nad którą nie zdołasz zapanować! Magiczny strażnik Prodigiusa to jest potężny przeciwnik! Nie będziesz w stanie go pokonać! Kto mówi, że to ja mam z nim walczyć? Co to za miejsce? Właśnie tutaj mieszkam. Marinette Dipeng Cheng. I tutaj powinnam być. W tej chwili. Wybacz, tylko tyle mam. Fej, dlaczego tu przyszłyśmy? Muszę strzec dziedzictwa mojego ojca. Ale twój ojciec... zniknął wraz ze szkołą. Ach, tak mi przykro. Robili wszystko, by nas wypędzić. Wszystko. Zastraszanie, włamania. Nic nam nie zostawili. Zabrali nawet bransoletkę, którą mi dał. Ona była dla mnie tak samo ważna, jak twoje kolczyki dla ciebie. Tylko, że ona miała moc. Ach, powiedz, kto to wam zrobił? Niestety, ale nie wiem. Poszukując go, wpadłam dzisiaj na ciebie, Marinette. Muszę ci coś powiedzieć. Naprawdę sądziłaś, że przede mną uciekniesz, Fej? To wy się znacie? Oczywiście, znamy się doskonale. A myślałaś, że jak wszedłem w posiadanie twoich kolczyków, dziecko? To ona ci je ukradła. A potem ukradła je mnie! Ja właśnie chciałam ci to powiedzieć. Ja przysięgam. Widziałaś, jak strasznie chcę odzyskać kolczyki i wiedziałaś, że zapłacę za nie każdą cenę. Przepraszam. Powiedział, że zna kogoś, kto wie, co się stało z moim tatą. A potem zażądał wielkich pieniędzy w zamian za prawdę. Prawda jest cenna. Nic za darmo, moje drogie dzieci. A teraz zadzwonisz do wujka i każesz mu zwrócić pieniądze, które jesteś mi winna. Nie pozwolę na to. Uciekaj, Marinette! Co za chciwość. Całe życie robi wszystko dla pieniędzy. Umowa to umowa. Nudu, daj mi mroczne skrzydła! Chcę dostać swoją kasę! Masz mi natychmiast zapłacić, bo nie dostaniesz odpowiedzi! Chcę tylko wreszcie poznać prawdę i dam ci spokój! Prawdę? Oto prawda! Jeśli ona nie zadzwoni do wujka, to spotkacie ten sam los, co twojego ojca. Nie masz prawa mówić o moim ojcu! Zawiodłam go, ale koniec z tym! Sama znajdę odpowiedzi na pytania. Marinette, zostań tutaj ze mną. Tylko ja mogę cię ochronić. Do tej pory mnie nie chroniłaś, tylko okłamywałaś. Musisz mi zaufać. Nie mogę! Przepraszam, że ukradłam ci kolczyki. Wybaczysz mi to? Zrobiłaś, co musiałaś, a teraz ja zrobię to, co muszę. Kasiarzu, jestem władca ciem. Chcesz być bogaty? Coś niezwykle cennego jest ukryte za tym wodospadem. Jeśli pomożesz mi to zdobyć, uczynię cię bajecznie bogatym człowiekiem. Umowa to umowa. Srebrne ostrza twojego wachlarza przetną wszystko, a złote zamienią wszystko w posąg. Pora się wzbogacić. Tiki! Władca ciem też jest w Szanghaju! Myślisz, że Fej była z tobą szczera? Nie jestem pewna. A teraz... Tiki Krabboy! Ha! Kropeczko. Dziewczyna, którą znamy, Marinette Dipeng Cheng, zaginęła w Szanghaju. Jestem na miejscu. Gdy tylko odsłuchasz wiadomość, przyleć tutaj. Oj, miły kotek.
Miau, kropeczko. Właśnie wylądowałam w Szanghaju. Znalazłeś ją? Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że zrobimy to razem. Uważaj, czeka tu na nas więcej atrakcji. Właśnie widziałam Akumę. Co? Zaraz tam będę. Pośpiesz się, czarny kocie. Czas udowodnić, że pieniądze otworzą każde drzwi. Nie macie prawa wchodzić do świętej jaskini! Myślisz, że masz ze mną szansę, komarzyco? Tylko tracisz tu czas. A czas to pieniądz.